Cześć dzieciaki! Dzisiaj zapraszam wszystkich na lekcję muzyki. Ja to zawsze chciałem trochę nauczyć się grać, a teraz wreszcie jest okazja! Hejka Bing! Słyszałem, że właściwie to potrafisz kogoś nauczyć na czymś grać. Czy to prawda? W naszej magicznej krainie wszyscy są zawsze utalentowani. Naprawdę? Nic o tym wcześniej nie słyszałem. To może ty chcesz mnie czegoś nauczyć, co? Ojej, Kabink, nie bądź śmieszny, nie słuchaj w ogóle go. Przecież on nie potrafi na niczym grać. Jak już, to możemy ci pośpiewać. Ale spójrzcie, ja właśnie mam cały wielki fortepian, mam też bębenki i jeszcze wiele innych przyrządów. Chcę się trochę pouczyć. Kto mnie nauczy grać? Aronas, Aronas, przecież dobrze wiesz, że nie potrafisz grać. Nie możesz go niczego uczyć. Może zawołamy kogoś, kto naprawdę potrafi grać. Co wy na to? Czyli kogo? Bo ja to już nie wiem, kto potrafi grać. Na pewno Bing nie potrafi. Hejo, słyszałem, że potrzebujecie nauczyciela muzyki. No to jestem, ja potrafię grać. Juhu, 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 wreszcie potrafi ktoś grać. No to dalej, minionku, naucz mnie trochę. Zaczniemy od gry na pianinie. To bardzo proste, musisz się tylko postarać. Nuty też się łatwo czyta. Słyszysz? Fajne, co nie? Jeszcze raz. Łatwe? Nauczysz się i zapamiętasz. Ojejka, ja to już nic nie pamiętam. Za trudne to było, za trudne. Ale spróbuję, to uwaga. O, chyba mi się udało, prawda? Idzie mi coraz lepiej. Wow, Bing, brawo, jesteś w tym coraz lepszy. Dobra, czas na kolejny poziom. Przejdźmy do bębenków. Hej, zatkajcie uszy, bo Bing będzie grał na bębenkach, a on przecież tak fałszuje. Hej, Aronas, wszystko słyszałem. Nie możesz tak mówić. Ja dopiero się przecież uczę. Oj, no dobra, 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 przepraszam. W porządku, graj, graj, Bing. To zaczynam. Hej, 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 Bing, źle to zagrałeś. Nie skacze się po instrumentach. Ja ci pokażę, jak należy poprawnie grać. Och, no dobra, dobra, minionku, to pokaż, jak to się robi właściwie. To zaczynamy. Najpierw jeden instrument, później drugi. I dopiero jak jeden skończy, dołączasz poprzedni. Słyszysz, jak to świetnie teraz brzmi? Ła! To może ty graj na bębenkach, a ja zagram na fortepianie. Dobrze, minionku? Stworzymy razem taki świetny duet. Właściwie, Bing, to czemu nie? Zagrajmy razem. To ja zaczynam. Uhu! Ale ładnie! To teraz ja! Woohoo! Kolejna runda, Bing! No nie wierzę, ale wam naprawdę idzie coraz lepiej. Teraz to wreszcie brzmiało jak normalna piosenka. Ale fajnie! Juhu! Robię postępy! Jeszcze raz, minionku! Jeszcze raz! No dobra, to graj, Bing!
Ale super! Melodia nam się udała! To jeszcze! Wow! To jak kołysanka! I teraz trochę żywego! Super, minionku, super! Tak bardzo mi się podoba ta lekcja! No dobrze, więc Bing, będziesz musiał dużo, ale to bardzo dużo ćwiczyć, chociaż jesteś coraz lepszy. Mam nadzieję, że widownia nie będzie przed Tobą uciekać, ale spotkajmy się jeszcze w przyszłym tygodniu. Te duety to mi się spodobały. To jeśli i Wam spodobały się duety, niekoniecznie może Binga z minionkami, to napiszcie mi, jaki inny duet chcielibyście zobaczyć następnym razem. Pamiętajcie też o kciukach w górę i oczywiście o subskrypcji kanału. Do zobaczenia, pa pa!